Dzień dobry. Dzisiaj pomyślałam, że zrobię live'a z cyklu Inspiracje, bo przede mną, za mną i w chwili obecnej też sporo mam decyzji do podjęcia. I myślę, że temat decyzji jest jednym z najważniejszych, jest bardzo ważny. I tak sobie pomyślałam, podzielę się tym z Wami. Jak to dobrze jest podejmować decyzje? Kiedy jest nam łatwiej podejmować decyzje, co nas wspiera w podejmowaniu decyzji i jak wystać w podjętej decyzji. Jeżeli już ktoś jest, a widzę, że się powoli zbieracie, dajcie znać, że widać, że słychać. I zaczynamy. Ok, mam tutaj kilka punktów. Myślę, że temat jest tak ważny, że serdecznie rekomenduję i polecam wziąć jakieś notesy, jakąś karteczkę i sobie troszkę wynotować, bo myślę, że informacje będą bardzo, bardzo pomocne. Pierwsza podstawowa rzecz. Ja kiedyś zrobiłam taki live i ja go tutaj też wrzucę o dwóch miejscach podejmowania decyzji. Bo możemy podejmować decyzje z dwóch jakby miejsc. Albo z głowy, albo z serca. I teraz, kiedyś mi się wydawało, że podejmowanie decyzji z głowy jest bez sensu i trzeba podejmować decyzje z serca, natomiast teraz już nie jestem taka radykalna albo-albo. I myślę sobie tak, zauważ, że masz dwa miejsca podejmowania decyzji. Albo to jest rozum, albo to jest serce. Po prostu. I bądź na to uważna. I teraz, jeżeli podejmujemy decyzję z rozumu, to przyjrzyj się, z głowy, to przyjrzyj się, czy za tym nie stoi lęk, ponieważ umysł jest z natury lękowy, ok? On jest tak ukształtowany, żeby nas ostrzegać, przestrzegać, zabezpieczać, więc on z natury swojej, boi się, tak? I mówi nam, bój się i zrób coś, żeby się przed czymś zabezpieczyć, ok? Więc zauważ to, ok? Natomiast serce jest zawsze w miłości. Więc mamy dwa miejsca podejmowania decyzji. Albo idę z lęku, bo się czegoś boję i na przykład, nie wiem, oszczędzam pieniądze, bo się boję, że mi się za chwilę skończą. Albo idę z miłości i na przykład oszczędzam pieniądze, bo chcę wesprzeć na koniec roku taką i taką fundację. Zobaczcie, to samo działanie, różne miejsca podejmowania decyzji. Ja nie chcę mówić, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. Ja chcę powiedzieć, żebyście byli uważni, skąd płynie wasza decyzja. Dalej, następna bardzo ważna rzecz. Ja bym to zapisała wężykiem, sama sobie to podkreśliłam. Lęk czasem przebiera się za miłość, a miłość ukrywa się za lękiem. Wow, ale mi zdanie wyszło. Myślę, że bardzo takie mocne. Lęk czasem przebiera się za miłość. I to jest taka sytuacja, kiedy mówisz, tak bardzo Cię kocham, tak? Ożeń się ze mną. Ale pod tym jest, boję się Ciebie stracić. I jak się ze mną ożenisz, to mam nadzieję, że Ciebie nie stracę. To trochę jakby ten lęk mój opadnie, tak? To trochę łatwiej będzie mi sobie z nim poradzić, ok? Popatrzcie, lęk czasem przebiera się za miłość. Decyzja, tak? Ożeń się ze mną, bo... I tu sobie mówię, kocham Cię, ale gdzieś głęboko boję się Ciebie stracić. A miłość czasem ukrywa się za lękiem. Czyli na przykład, i tu jest mój przykład, kiedy prawie 9 lat temu stwierdziłam, że muszę się nauczyć komunikować z moją córką. Ja się muszę z nią dogadać, bo kurna, ona ma 3,5 roku, 4 i kurde, coś nam nie idzie. I w pierwszej jakby wersji, to co było na wierzchu,
to było: boję się, że ją skrzywdzę. Ale kiedy zeszłam głębiej, to zobaczyłam, że ja ją bardzo kocham. I ja chcę, żeby nam było dobrze w relacji. Miłość jakby ukryła się za lękiem. I dobrze wiedzieć, skąd płynie Twoja decyzja. W ogóle teraz mamy koniec sierpnia, jakby koniec wakacji, początek września. Dla mnie ten wrzesień jest takim troszkę początkiem roku, tak? Bo już jakby emocje lata opadają, już się trochę wyciszamy w tym letnim rozgrzaniu i jakby wracamy do pewnego trybu pracy, trochę innego myślenia. Być może będziemy sobie pozwalać na trochę mniej swobody, bardziej będziemy tacy uporządkowani. I generalnie zobaczcie, że ludzie czekają z różnymi decyzjami właśnie jak te wakacje się skończą, tak? Teraz pytanie, czy Ty też tak masz? A zacznę od września, tak? Bo wrzesień już nas trochę nastraja na nowe kroki, na nowe decyzje. Już nas trochę porządkuje, układa z tego letniego szaleństwa, nic nie robienia, odpoczynku, relaksu i w ogóle w lekkości takiej... No wiecie, o co chodzi, nie? Więc bardzo często ludzie zaczynają nowe rzeczy we wrześniu. Wiele rzeczy się zaczyna we wrześniu. I teraz to jest dobry temat, bo dużo rzeczy się może zacząć i dużo podejmujemy decyzji. Okej? Dobra. Teraz tak, idziemy dalej. Musimy pogadać o gotowości. O gotowości podejmowania decyzji. Zawsze o tym mówię. Nie masz 100% gotowości zawsze. Gotowość nie jest czymś, co jest w Tobie zawsze, tak? Pojawiają się tak zwane okienka gotowości. I teraz znowu musimy być uważni, jaką my decyzję podejmujemy, skąd ją podejmujemy w okienku gotowości. Czy my ją w ogóle podejmujemy w okienku gotowości? Tego procesu nie można przyspieszać. Nie można go pchać, ale też nie można go zatrzymywać. Czyli nie wolno zaciągać sobie hamulca. I teraz gotowość jest czymś, co się czuje, a nie o czym się myśli. Czyli nie, jakby nie poznasz, czy jesteś gotowa, jak sobie pomyślisz, no myślę, że teraz już jestem gotowa. Albo myślę, że jeszcze nie jestem gotowa. To nie idzie stąd. Gotowość idzie zawsze z czucia ciała. Albo czuję gotowość, albo jej nie czuję. Dam Wam przykład. W zeszłym roku, bodajże w lipcu, byłam na ustawieniach Hellingera po raz pierwszy. Czy Wy wiecie, że ja 3 miesiące obwąchiwałam temat? Na 3 miesiące, kiedy wybrałam sobie terapeutę, to oglądałam go, to co robi, kiedy ma spotkania, to ja go oglądałam 3 miesiące. I tak obwąchiwałam temat i tak patrzyłam w sobie i czułam w sobie, czy ja już jestem na to gotowa. Okej? Jeżeli podejmujemy decyzję w pełni czucia gotowości, to dostajemy dużo większą siłę, wolę, odwagę do stawienia się do wszystkich konsekwencji, które popłyną za tą naszą decyzją. Jeżeli my podejmujemy decyzję nie w pełni naszej gotowości, bo jakby pchamy za mocno, chcemy za szybko, chcemy za dużo, chcemy naraz wszystko, a często my chcemy już jak najszybciej opuścić strefę dyskomfortu i poczuć się lepiej, więc wtedy push, 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 pchamy, pchamy. No to wtedy co się dzieje? No więc dzieje się to, że podejmujesz decyzję, czujesz, że nie jesteś w pełni gotowa, ale na siłę przekręcasz sobie wajchę, no i potem jest tak, albo się wydarzenia tak układają, że musisz zrezygnować, odpuścić, bo życie ci mówi a, nie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, jeszcze nie jesteś gotowa i podrzuci ci takie wydarzenia, które po prostu nie pozwolą ci zrealizować tego, co sobie zaplanowałaś. I będziesz musiał wybrać coś innego. Po prostu nie wystoisz w tej decyzji. Albo będzie tak, że zaczniesz coś robić, jakby pójdziesz za tą decyzją, a
potem się wycofasz. Bo wtedy wyraźnie poczujesz, że to jeszcze nie jest ten czas. Ludzie, którzy mają dużą taką obowiązkowość w sobie, jak się na coś decydują, to mówią sobie z głowy, że ja to muszę skończyć, chociaż czucie im mówi, to nie jest na ten moment, ale głowa mówi, zdecydowałaś się, to zrób to, skończ to, tak? No to oni oczywiście kończą to, co zaczęli, natomiast nie wyciągają z tego, co zrobili, z tego, czego się podjęli, nie wyciągają maksimum, tak? Bo to idzie stąd, a nie idzie z serca, ok? I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc gotowość się czuje, tak? I za tym czuciem się idzie. I tu jest znowuż taka uważność. Pamiętaj proszę, że to nigdy nie będzie na 100%. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że masz lękowy umysł. Każdy z nas ma taki umysł. I jak podejmiesz decyzję, idę w to, robię, działam, to on zaraz ci powie, że a po co ci to? A jutro się obudzisz i umysł ci podrzuci, że to na pewno się nie uda i że to na pewno nie będzie takie, jak ty myślisz. Więc on ci tam będzie, wiesz, opowiadał bzdury i ta twoja gotowość będzie trochę przygasać. Więc ja zawsze mówię, jeśli czujesz gotowość na 80-90%, dajesz, tak? Podejmujesz decyzję, idziesz, bo te 100% gotowości pojawia się wtedy, kiedy my stawiamy się do tego wydarzenia, stawiamy się na przykład na ten kurs. Czyli przykład, jeżeli idziesz do mnie, tak, na kurs i myślisz sobie, no na 90% mam gotowość. No oczywiście umysł ci tam powie, że o Jezu, będzie ciężko, o Jezu, nie masz czasu, o coś tam ci będzie opowiadał, pierdzielił głupoty, ale ty się stawiasz, tak, bo czujesz, że to jest 80-90% i te 100% poczujesz w momencie, kiedy my się spotkamy po raz pierwszy, tak? Kiedy ty się stawisz na pierwsze spotkanie ze mną, kiedy my to zaczniemy, kiedy cały proces ruszy. Więc nie oczekuj, że to będzie 100%, ty masz czekać do 100% i wtedy dopiero ruszyć. To się zdarza, ale nie tak często, jak ci się wydaje, ok? Dalej. Kiedy naprawdę podjęłaś decyzję, a kiedy tylko ci się wydaje, że podjęłaś decyzję? Otóż, to jest bardzo prosta sprawa, ok? Podjęłaś decyzję wtedy, kiedy nie masz wymówek. Kiedy je słyszysz w głowie, te pierdoły, ale ignorujesz i nie przywiązujesz wagi. Bo cóż ci może powiedzieć umysł? Uwaga, wypisałam. Za mało umiem, nie dam rady, to za dużo kosztuje, nie mam czasu, ja nie znam nikogo, za małe miki ze mnie i co ja tutaj będę podskakiwać. Wymówki, wymówki, wymówki. One zawsze będą, bo umysł tak ma, że on sobie lubi po prostu pogadać i trochę się pobać. I on bardziej patrzy na tę stronę in minus niż na plus. Natomiast, okej, jeżeli ty słuchasz tego jak taśmy, która jest nagrana, ale kompletnie cię to nie zatrzymuje, ty w ogóle nie przywiązujesz wagi do tego, tylko robisz swoje, robisz swoje, robisz swoje, robisz swoje, to znaczy, że podjęłaś decyzję. I kiedy ja podjęłam decyzję prawie 9 lat temu, że ja idę, nauczę się komunikacji, bo cholera, to zadziałało, bo ja to chcę robić, bo ja jestem gotowa, bo to jest chyba to, co ja chcę robić w życiu. To było takie bam, kurczę, ja chyba tego chcę uczyć. To jasne, że ja słyszałam ten taki głos, który mówił, a nie wiem, czy umiem, a nie wiem, czy to jest trudne, a nie wiem, czy dam radę, a kogo ja będę uczyć, a jak nie będę skuteczna, a kto to kupi, a kto przyjdzie na warsztat. Jasne, że ja to słyszałam, ale ja to słyszałam i mówiłam, dobra, co ja dzisiaj zrobię, jakby w drodze do tego mojego celu. Czyli jakie masz wymówki? Dobrze je wypisać i sprawdzić, czy ty przywiązujesz wagę do nich, czy ty po prostu czepiasz się ich, żeby tylko się wycofać, żeby tylko twoja gotowość i twoja motywacja opadły. Bo to znaczy, że nie podjęłaś decyzji. Więc przyjrzyj się temu. Okay? Bo jeżeli naprawdę podjęłaś decyzję, to
nie szukasz wymówek. One się gdzieś pojawiają jak echo, ale ty nie zwracasz na nie uwagi. Ok? Dalej, słuchajcie, no mega ważna rzecz, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to jest twój self-image, czyli twój wewnętrzny obraz siebie. Ok? I to są dwa obrazy. I to jest albo-albo. Ok? Albo to jest obraz dorosłego, twój wewnętrzny obraz, twoje wewnętrzne poczucie siebie. Ok? Nie sposób tego opisać, tego trzeba doświadczyć. W związku z tym, twój self-image to jest albo twój dorosły i masz poczucie, wewnętrzne poczucie siebie dorosłego, siebie dorosłej, albo masz wewnętrzne poczucie siebie jako dziecka. Uważne osoby, które potrafią siebie słuchać, które mają dostęp do czucia, dokładnie wiedzą, jakie jest to ich wewnętrzne poczucie, ten ich self-image, dorosłego czy dziecka. I to jest bardzo duża różnica i to jest jedno z najważniejszych rzeczy, które będzie nas prowadzić w życiu. Jak ty się czujesz w środku? Czy ty się czujesz w środku jako dorosła i masz jakby ciało dorosłego? Czy ty masz ciało dorosłego, ale w środku czujesz się jak dziecko? I to jest do przepracowania i to jest do zmiany. Dlatego, że inaczej podejmuje decyzję dorosły, a inaczej podejmuje decyzję dziecko, tak? I teraz dorosły się stawia, czyli on podejmuje decyzję i robi kroki do przodu. Dorosły idzie w kierunku swojego celu, podąża za swoją decyzją. Dorosły bierze odpowiedzialność za wszystko, co się wydarza. Jedną ze składowych odpowiedzialności jest cena, jaką my musimy zapłacić za naszą decyzję, za realizację naszego celu. I dorosły płaci tę cenę bez mrugnięcia okiem. Dorosły jest gotowy, żeby zapłacić tę cenę. Ok? Natomiast dziecko unika, kiedy robi się trudno. A? Dziecko mówi, a pobawię się tym, a pobawię się tamtym, a to ta lalka, a to ten misiu, o ta lalka się zepsuła, a ten misiu nie jest taki ładny, to już się nim nie bawię. Tak? Czyli dziecko, jak ma trudności, to zaczyna unikać, to się zaczyna wycofywać, to zaczyna marudzić, to zaczyna płakać, to zaczyna biadolić, dlatego że dziecko kieruje się emocjami. Ok? Więc oczywiście dorosły, jak podejmuje jakąś decyzję, to też bada swoje emocje, tak? Ale, ok? Ale jest bardzo stabilny, bardzo równy, ok? Bardzo wyważony. Natomiast dziecko całe jest emocją, więc jak się robi trudno, jak trzeba zapłacić cenę jakąś, to dziecko się wycofuje. To dziecko włącza hamulec i mówi, nie, ja nie chcę, bo to trzeba podjąć wysiłek, bo to się trzeba stawić do jakiegoś dyskomfortu. I teraz, jeżeli masz problem z podejmowaniem decyzji, jeżeli masz problem z wytrwaniem w decyzjach, to zbadaj sobie swój self-image. Czy to jest dorosły w tobie, czy to jest dziecko w tobie. I znowuż tego trzeba doświadczyć, bo to jest na poziomie czucia siebie, poczucia siebie w środku. Jak ja się w środku czuję, czy jako mała dziewczynka, czy jako dorosła kobieta. Ok? Dalej trzeba zapłacić cenę. Każda decyzja będzie miała swoją cenę. To będzie cena zaangażowania, czasu, pieniędzy, relacji. I teraz dorosły jest na to gotowy. On wie. Może jeszcze nie wie, jak duża będzie to cena, bo na początku drogi można tylko przewidywać, a bywa bardzo różnie. Natomiast dziecko bardzo często ma wspaniały obraz, jak to będzie cudownie i na przykład ze wszystkim sobie poradzi, po czym nie stawia się do tego, żeby zapłacić cenę. Pomyślcie o tym, czy jesteś gotowa, gotowy zapłacić cenę za decyzję, którą podjęłaś. Dalej, powody,
dla których podejmujesz daną decyzję. No właśnie, i to jest tak. Jeśli Twoim powodem jest udowodnienie komuś czegokolwiek, to to nie jest dobry, motywujący Cię powód. Pamiętaj, że nic nikomu nie udowodnisz, jeżeli on nie będzie chciał, żeby mu było po prostu udowodnione. Jeżeli nie zmienisz nikogo na siłę. Jeżeli Ty mówisz, udowodnię tacie, mężowi, bratu, pracodawcy, koleżance, to możesz na rzęsach stanąć. A ona powie, a Ty mi niczego nie udowodniłaś. Rozumiesz? To, żeby coś komuś udowodnić, ten ktoś musi być otwarty na zmianę, na to, żeby przyjąć Twój dowód. Poza tym udowodnić coś komuś to jest bardzo agresywne zachowanie w stosunku do siebie najczęściej i do tej drugiej osoby. Okay? Więc jeżeli powodem Twojej decyzji jest ja Ci udowodnię, no to się zatrzymaj. Jeżeli chcesz sobie cokolwiek udowodnić, to też się zatrzymaj. Bo dla mnie to nie jest dobry powód. To w takim razie jesteś bardzo przemocowa, przemocowy wobec samego siebie, bo sobie chcesz coś udowodnić. Natomiast dobrym powodem naszych decyzji, najlepszym z możliwych jest, chcę się stać kimś lepszym, ale nie lepszym, udowodnię sobie, że potrafię, tylko kocham siebie, mam takie i takie kompetencje i chcę lepiej, ok? Lepiej dla siebie, dla innych, dla świata, ok? Czyli z miłością chcę się stać kimś lepszym. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie na kurs i rzadko mi się to zdarza, ale czasem mi się zdarzyło usłyszeć, bo ja mu chcę udowodnić, że komunikacja działa i że to po prostu trzeba tak robić, żeby nie krzywdzić dziecka. Okej, to sobie myślę, no to nie jest dobry powód, tak? Ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, wiesz, bo ja chcę być lepszą matką, tak? Bo ja chcę być lepszą partnerką, bo ja chcę mieć lepsze małżeństwo, bo ja chcę lepiej się czuć sama ze sobą, dogadywać się sama ze sobą, to jest dobry, piękny, mocny powód, który będzie budził Twoją gotowość i będzie Cię wspierał na tej drodze, na której musisz wytrwać, tak? Żeby osiągnąć swój cel, kiedy podjęłaś decyzję. Okej. Pamiętaj, powodem Twojej decyzji musi być dla, a nie przeciwko, czyli dla siebie, dla świata, dla innych, a nie przeciwko komuś, czemuś. Okay? No i teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie, ostatnia, mianowicie, co nam pomaga podjąć i utrzymać decyzję, poza tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłam. Dostaliśmy od życia Boga Świata, tej energii, która nas tutaj przywołała, bardzo wiele kompetencji, z których no nie korzystamy. Jakby kompletnie, niby wiemy, że je mamy, ale jakoś nie mamy nawyku regularnego korzystania z niego. Uwaga, wymieniam owe kompetencje. Wola, wyobraźnia, intencja, wizja. Tylko 4 na ten moment. Jest ich więcej, ale na ten moment wzięłam tylko 4. Ok? I teraz intencja. Zacznijmy na przykład od tego. Twoją kompetencją jest intencja, czyli jakby ten powód, dla którego chcesz coś zrobić. To jest Twoja intencja. To jest pewna myśl, którą Ty rzucasz przed siebie, do świata. To jest takie ziarno, które Ty zasiewasz. I może być intencja walki albo intencja miłości. Intencja lęku albo intencja miłości. Ale my zapominamy ustawić intencje. My po prostu podejmujemy decyzję, jak po prostu kupuję buty. I nawet słuchajcie, jak buty kurna kupujemy, to jeżeli mamy złą intencję, to te buty za chwilę się nam nie podobają. Albo się psują. Albo w nich kompletnie nie chodzimy. Bo była zła intencja. Intencja jest ziarnem. W każdej naszej decyzji musi być intencja. Po co ja robię tego live'a? Po co ja piszę ten post?
po co ja chodzę do tej pracy, po co ja wstaję rano, po co dziecko posyłam do tej szkoły, po co prowadzę swoją firmę, po co, intencja. Jeżeli to jest intencja na przetrwanie, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią, bo cóż innego mogę robić, to czy to ma szansę przynieść Ci dobre życie, czy to ma szansę się spełnić, czy to ma szansę poprowadzić Cię ku szczęśliwemu życiu? No w moim przekonaniu nie, ale jeżeli Twoją intencją jest, prowadzę swoją firmę, bo chcę być niezależna, wrzucam tego posta i live'a, bo chcę wspierać i inspirować innych ludzi, posyłam dziecko do tej szkoły, bo chcę jej dać to, co najlepsze, nie wiem, zmieniam pracę, bo chcę się rozwijać, kupuję buty, bo chcę pięknie wyglądać, bo na to zasługuję. Popatrz, to jest intencja, ale Ty z tego nie korzystasz. Rzadko kto z tego korzysta. Okej? Kompletnie mamy dary, z których nie korzystamy. Bo jak często myślisz o swojej intencji? Rzadko. Okej? Dalej, następna rzecz. Wizja. Mamy dar budowania wizji. Ja się pytam Ciebie, jak często budujesz wizję, no chyba, że w Twoich talentach Galupa jest wizjoner, no to znam taką Karolinę, która po prostu ma wizję taką, że ja już się zgubiłam, nie? Ona jest tak wielka i tak potężna. Natomiast jak często budujesz wizję? Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, jak byłam nastolatką, to ja kładłam się spać, bardzo często godzinę wcześniej. Ja po prostu siedziałam ja wizualizowałam, ja sobie wyobrażałam, jak to będzie. Tak? Więc ja po prostu korzystałam z wizji, budowałam wizję. Jak często Ty, kiedy masz podjąć decyzję, masz wizję, jak to będzie wyglądać, kim Ty będziesz, kiedy Ty to zrobisz. Tak? Jak ja zaczynałam się uczyć komunikacji, to ja miałam wizję. Tak? To ja miałam wizję, że ja będę uczyć innych ludzi. Ja miałam wizję, jak to będzie wyglądać. I moja wizja się w 100% zrealizowała. Okej? Ale ja to już wiedziałam na początku. I my mamy taką zdolność, mamy taki dar, mamy taką kompetencję, to tylko z niej nie korzystamy. Podejmujemy decyzję i tyle. I potem ów, nie mam siły. A przecież wizja, ta wizja końca będzie Cię napędzać, będzie Twoją motywacją, kiedy przyjdzie zapłacić cenę, bo będą koszty relacyjne, finansowe, czasowe, siły, zaangażowania. To wizja będzie Cię napędzać, jak Ty będziesz widzieć cały czas ten koniec. Zaczynaj z wizją końca. Więc zaczynaj z wizją końca. Podejmujemy decyzję z wizją końca. Okej? Więc jak często budujesz wizję? Kiedy podejmujesz decyzję o kupnie butów, to czy widzisz siebie, jak Ty się będziesz czuć, jak Ty będziesz wyglądać, jakie Ty wrażenie zrobisz na sobie samej przed lustrem chociażby, tak? Kiedy założysz te buty. Zobaczcie, banalny przykład, a jednak. Czyli mamy intencje, mamy wizję, dalej mamy wyobraźnię. Hello, jak często z niej korzystasz? Tak? Wyobraźnie. Jeżeli podejmujesz decyzję, to czy sobie wyobrażasz, jak to robisz po drodze do swojego celu? Żeby to łatwiej było określić. Przykład. Jeżeli zaczynasz się uczyć u mnie, to czy wyobrażasz sobie, jak mówisz do męża zupełnie innymi zdaniami, jak Twoje dziecko się zatrzymuje i nagle jesteś usłyszana, jeżeli Twój zespół nagle przystaje i puch, zaczyna inaczej pracować, tak? Albo czy wyobrażasz sobie, jak ćwiczysz w sklepie, kupując chleb, jak rozmawiasz ze swoją matką nagle bez kłótni i strzelania focha? Wyobraźnia. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Wizja to jest coś końcowego, a wyobraźnia prowadzi nas przez cały czas. Możemy sobie wyobrażać wszystkie elementy po drodze. No i teraz ja Wam powiem, jak my korzystamy z naszej wyobraźni. Korzystamy do dupy, bo my sobie wyobrażamy, że po prostu COVID nas, rozumiecie, rozłoży.
i w ogóle nie sprzedamy, zabraknie, nie dostaniemy, katastrofy się wydarzą. My w ten sposób wykorzystujemy swoją wyobraźnię. I czy to nas wspiera? Czy to Ciebie wspiera? Dostałeś dar wyobraźni. Jak z niego, kurna, korzystasz? In minus czy in plus? Po prostu sobie wyobrażasz katastroficzne wizje, czy świadomie budujesz piękne wizje? Wspierające, motywujące. Jeżeli nie masz takiej uwagi, jeżeli nie masz tego świadomości, to lipa. Ok? To podejmiesz decyzję, a później przyjdzie umysł i Ci wykreuje takie obrazy, że Ty powiesz, nie, nie odezwę się. Jak się ze mną pracuje, to ja zawsze mówię i też nagram o tym film. Jednym z kosztów nauki komunikacji jest to, żeby znieść spojrzenia innych ludzi, którzy czasami popatrzą, a skąd Ty spadłaś? W ogóle, co to za język, którym Ty mówisz? Bo ludzie są nieprzyzwyczajeni. I teraz, jeżeli Ty sobie zwizualizujesz, ja to często słyszę, bardzo często ludzie mówią do mnie, ale ja wejdę na idiotę, jak ja po prostu pójdę do Pani i powiem, ja proszę 4 bułki i duży chleb. Zamiast 4 bułki, duży chleb. Albo jak ja będę mówić takie długie zdania, to ludzie nie będą mnie słuchać. Już właśnie używasz wyobraźni, która Ci podpowiada czarne scenariusze, że po prostu to się źle wydarzy, tak mnie ocenią, tak o mnie pomyślą, wyjdę na idiotę, tu się krzywo spojrzą, tu się będą ze mnie śmiać. No weź. No to jeżeli takie masz wyobrażenia, to one Cię zatrzymają. Ty podejmiesz decyzję, za chwilę się wycofasz, za chwilę będą wymówki i powiesz, dziękuję, ja się do tego nie nadaję. No pomyśl o tym, ok? W jaki sposób korzystasz ze swojej wyobraźni? I dalej, wola. No kurna, ale wola utrzymuje nas na naszej drodze do naszego celu po podjęciu decyzji. Przepraszam, jak korzystasz ze swojej woli? Otóż nie nauczono nas korzystać z naszej woli, ponieważ nam mówiono i nas cały czas popychano. Załóż buty, ubierz kurtkę, wynieś talerz. Pani w szkole mówiła, naucz się tego, dokończ to, jeszcze tu zrób, jeszcze tu zrób. Cały czas nas pchano, a nikt nie wrabiał w nas woli rozpoczęcia i trzymania się na drodze do naszego celu, bo umysł oprócz tego, że jest lękliwy, to jeszcze jest leniwy. No i często się nam nie chce, tak? Ale wola powoduje, że my trzymamy się na kursie. Podjęliśmy decyzję, tak? I używam daru woli, czyli zacząłem, to skończę. Nałóż do tego dobrą intencję, gotowość swojego dorosłego w środku, a zobaczysz, że będzie Ci dużo łatwiej, że to nie jest takie trudne. Po prostu wola, tak? Używam woli, która pomaga mi utrzymać się na kursie, bo nie zawsze będzie wspaniale, nie zawsze będzie cudownie, nie zawsze mi będzie łatwo, czasami cena jest duża, którą muszę zapłacić, nie wiem, swojego zaangażowania, zmęczenia, czasami pieniędzy, ale to jest wola, tak, która mnie trzyma. Jak Ty korzystasz z tych darów? Czy w ogóle pomyślałeś o tym, tak? Intencja, wizja, wyobraźnia, wola. To są te takie 4 dary, jest ich jeszcze więcej trochę, ale te 4 pomogą Ci podejmować decyzje i utrzymać się na kursie. Okej, dobra, nagadałam się, słuchajcie, komentarze, pytania, widzę, że coś piszecie, bardzo się cieszę. Napiszcie, jak Was to wspiera, jeżeli czujecie, że to jest fajny live, udostępnijcie, poślijcie dalej. Moją intencją jest wspierać, motywować, inspirować. Jeżeli kogoś to przekonuje, jeżeli komuś to może przynieść korzyści, spokój wewnętrzny, to po prostu podzielcie się tym z tym kimś. Dajcie wyznać mnie, czy to Was wspiera i co sobie z tego bierzecie. Także u progu września i pewnie nowych decyzji tak się jakoś ustawmy do ich podjęcia.
Dobrze, dwa ogłoszenia jeszcze parafialne. Na ten moment mam dwa miejsca wolne na pracę indywidualną. Jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje, podejmuje taką decyzję, podjął, chce być dorosłym, chce się dobrze komunikować, chce zmienić swoje życie, to zapraszam. Wystarczy albo napisać do mnie na priv, albo się umówić na konsultację przez moją stronę internetową. Uwaga, bardzo ważna wiadomość. Udostępniłam godziny popołudniowo-wieczorne na 30-minutową konsultację. Więc jeżeli ktoś miał wymówkę, że pracuje i nie może, i że w ogóle godziny są z dupy wyjęte, i że w ogóle ta kopta to oszalała, i on w ogóle nie może, no to ja mu odbieram tę wymówkę. I jeżeli ktoś chce się spotkać i porozmawiać, czy możemy razem popracować i dowiedzieć się, jak ja pracuję, to udostępniłam godziny popołudniowo-wieczorne. Także śmiało wrzucę tutaj link do zapisów, do kalendarza. Proszę sobie wybrać dzień, godzinę i nie opowiadać, że się nie da, bo się da. No, także tak. Dobrze. Dziękuję za dzisiaj. Wierzę, że Was to wsparło. Niech się Wam darzy. Dużo miłości i wdzięczności Wam przesyłam. Uśmiechy dla wszystkich. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.